Witam was serdecznie, witam wszystkich graczy Retro Simulator 2014. Razem jesteśmy medykami, tak się będą przedstawiać. No niestety jest po niemiecku. Nie ma jeszcze, słuchajcie, po polsku. Będziecie musieli troszeczkę poczekać. Zaczynamy od kampany. Mamy do dyspozycji 4 wozy w tej grze. Ja się oczywiście ładuję. No i mamy sobie wybrać, słuchajcie, pojazd. To będzie ten mały, wydaje się. No i patrzymy na misję. No i mamy ruszyć. Status drugi. M to jest start. Ein Organtransport muss durchgeführt werden. Alle anderen Fahrzeuge sind bereits im Einsatz. Ihr Zielort wurde bereits an das Navigationssystem übermittelt. No i ruszamy. Jak się ta gierka przedstawia? Znałem się, jak włączać oczywiście sygnały. Patrzmy. Chyba jakimś klawiszem. Bardzo ładna grafika tej gry. Jedziemy tam, gdzie mamy na mapie oznaczone. Ja się kuję tutaj, bo jestem nieprzyzwyczajony jechanie autem na klawiaturze. Na klawiaturze WSAD. To jest trudne. No i czekamy sobie na czerwonym świetle. Aha. Widzę, że to jest mapa. Nie mapa, tylko kamera. Miał być tak. Tak. Idźmy poprzednio. Wolałbym, żeby to było za pomocą strzałek. Bym dał radę. No i znowu. Tutaj musimy zacząć to od nowa. Status drugi. Wszystko po niemiecku. Ein Organtransport muss durchgeführt werden. Alle anderen Fahrzeuge sind bereits im Einsatz. I tu musimy patrzeć. SDAW State. Ruszamy. Powolusiu, powolusiu. Znowu nie było. Się jakoś przyzwyczaję do tego. Zróbmy, że nie popełnimy więcej tego błędu. Cały czas musimy patrzeć, słuchajcie, na mapę niestety. Nie wiem, jak się włącza niestety sygnały w tym miejscu. Nam się usuwali. Kręcimy sobie teraz w tą stronę. A pokazuję dzisiaj na moim kanale tą grę.
Wiesz, jeśli jesteś zainteresowani tą grą, to może zagracie w demo, bo to jest demówka. Musimy powoli, żeby nie zepsuć, nie stłuc i nie zepsuć wozu. Kurde. Status trzeci. Uliczki są bardzo ładne, miasto też, jak widzicie. Parę pomyłek i będziemy zaczynać od nowa. Musimy się skupić. O. Jeszcze wiele na moim kanale będzie gier. Więc zapraszam wszystkich serdecznie na mój kanał, nowy kanał, bo już tego starego kanału niestety, ale nie będzie. Robię kanał od nowa i Emergency 5 od nowa. Miałem problemy, słuchajcie, z komputerem, więc tamten kanał już nie będzie kontynuowany. No i jesteśmy na miejscu. I co mam przycisnąć? Aha. No i tak ta gra oczywiście wygląda. Będziemy wracać. No i wracamy. Nie tą trasą. Wtedy musimy zawrócić. Pamiętajcie na światłach. Dobrze jest. A ostrożnie, bo wieziemy, słuchajcie, ładunek. Możemy się tutaj skuć. Jeden i pół kilometra nam zostało, wracamy, słuchajcie, tą samą trasą. Co to jest? Gdzie są sygnały w tej grze? Bardzo ciekawi. Aha, światła to jest L. Już znalazłem. To też. Ja szukam na klawiaturze. Słuchajcie, tam gdzie mamy. Oczywiście na tej dużej, nie na tej małej. Staram się przejechać w miarę łagodnie. Jeśli chodzi o grafikę tej gry, jest oczywiście bardzo ładna. Oczywiście bardzo ładna. Odzorowane jest wszystko bardzo ładnie. No jedzie. Niestety musimy jechać tędy, tam są roboty drogowe. No i gdyby były sygnały, to byśmy nie stali na tych, oczywiście na tych światłach. Nie za szybko, czerwone. Nie, może tu są sygnały? Nie, to jest tak dobrze. Tak, ale sygnałów tu nie ma. Jest. Dobra. A za to będą punkty minusowe. Czyli słuchajcie, N, B albo N to są sygnały. Tylko nie zapomnę.
No tak jak mówię, jedziemy tędy. Ta trasa prowadzi do naszej bazy. Nie wolno 60-ką trzeba. Przejechał, to bym zaczynał od nowa. Kurde. Dobrze jest. Zobaczymy, jaka nas czeka misja druga w tej grze. Ciekawe, ile demo zawiera misji. Lepsza jest 2014 niż 2012. No nie możemy sobie przekrobać. Jeszcze daleko. Stój. No. Jeszcze 8 km. Czyli prosto. Będziemy sobie tutaj jechać. Status 7 i 8 będzie koniec. Ale bardzo mi się gra podoba. Spróbuję znaleźć pełną wersję. Ale tylko, że jest oczywiście po niemiecku. Oj, chyba źleśmy pojechali. Będziemy zawracać, bo to jest po tamtej drugiej mieścinie. Po rzece, to źleśmy pojechali, trudno. Co jest ciekawe, gra nie jest, no nie jest na czas, no. Mnie bardzo cieszy. A światła tu się ruszają bardzo powoli. Nic, będzie, a jest tu most. Dobrze. W tym razie jedziemy na tych światłach, skręcimy sobie w lewo. Wow, znowu czerwone. Nie. Jezu. Dobra. Nie sobie skręcać. Nie, taki dłuższy poradnik zrobię z dema gry. Wracamy do naszej bazy. Nie, bardzo mi się podoba gierka. Nie mam przeciwności, żeby w nią grać. No, i to jest właśnie mostek, przez który będziemy jechać. No pytanie jest, w którą teraz stronę, tak? My jedziemy prosto. Pamiętajcie, przy pierwszym zadaniu do 60 km na godzinę możemy jechać. Dobra, skręcimy sobie w tą stronę. Pojedziemy sobie, słuchajcie, w prawo, w lewo. Nie będę już jechać tymi skrobinkami. No, jesteśmy na miejscu. O kurde, gdyby nie te napisy. Nie wkurzę. Aha, nie tutaj. No, karę.
No i misja pierwsza zakończona. No i ponownie wracamy naszym małym samochodem. A gdzie teraz? Ha, ostatni, status drugi. Jedrzeż, kurde. Zobaczymy, jak się wam spodoba ta gierka. Mi się bardzo podoba. Kurde. Sorry. Jedzie. Kurczę, dobrze, że nie zaczynam od nowa, nie? Jest koła nieodzorowane, tak jak wozy, wszystko jest piękne. Nie wiem, czy mamy teraz jechać do bazy, co? Nie wiem, gdzie mamy jechać. Aha, dobra. Po drugiej stronie. Ten most. Dobra. Lubię takie poradniki nagrywać. Słuchajcie, poradniki w stylu medycznym. Ratowników. Podobno po niemiecku wyszła gra w stylu GoPro. Nie ma jeszcze demo. Widziałem trailer. Dobra. Jesteśmy na statusie pierwszym. 8 było, teraz pierwszy, kurde. Czy mogę sygnały włączyć? Porażenie czerwone. Kurde. A tu będzie czerwone. A, hehe. Siedem kilometrów. Tam mieliśmy 8, tam też było 7. Nie rozumiem po niemiecku, ale chyba do bazy będziemy wracać. Do naszego pogotowia. Trzeba pamiętać o tych skrętach. Światłach. Ach, pięknie, mi się właśnie ta gra najbardziej podoba. Szkoda, że nie pełna. Szkoda, że tylko demo. Kurczę. Chociaż istnieje wersja 2012, ta starsza, której nie lubię. Ta jest lepsza moim zdaniem. No tam też działamy oczywiście na telefon, tak jak tu. Jego grafika jest oczywiście ładniejsza. Lepsze auta są. Tam nie było tego małego auta, jak ja pamiętam. Były te duże, tam było chyba wozów 3. No 3 było. Dobra. Wracajmy do tej naszej bazy. O, cud, że nie potrąciłem. Że człowieka. Kurde, do góry trzeba jechać. A nie, my tutaj skręcamy. Tak. O. Minus 20. Co, nie wolno wozów tutaj przeszkadzać? Dziwne. To i... Czemu?
No i gdzie mam tutaj stanąć? Sprawdź. Nie widzę. Nie, chyba tu nie. Trudno jest tym kierować. Tak, tutaj mam wjechać. Tutaj. No i tak się nam przedstawia właśnie cały, słuchajcie, opis.